comes out, there's a natural waterway. It's a dry riverbed. That is called a wadi. The rocks all over the place. Somebody pushed all the rocks out of the way to make a path. W przełomowym odkryciu, które przykuwa uwagę zarówno naukowców, jak i teologów, pojawiły się nowe dowody, które mogą zilustrować starożytną opowieść znaną od wieków. Znalezienie dowodów na przejście przez Morze Czerwone było dotychczas wyzwaniem dla archeologów, historyków oraz badaczy Biblii. Jednak dzięki najnowszym osiągnięciom technologicznym i podwodnym odkryciom, naukowcy mogą być bliżej rozwiązania tej legendarnej tajemnicy niż kiedykolwiek wcześniej. Czy te nowe dowody mogą ostatecznie potwierdzić biblijną relację o przejściu przez Morze Czerwone? Jak te odkrycia mogą zmienić nasze rozumienie tego legendarnego wydarzenia? Dołącz do nas, gdy zagłębiamy się w sedno tej niezwykłej rewelacji dotyczącej przejścia przez Morze Czerwone. Napisz komentarz Biblia i zostaw łapkę w górę, a przypnę Ci serduszko. Po długotrwałych poszukiwaniach naukowcy natrafili na zbiornik wodny, który idealnie pasuje do biblijnego opisu miejsca przejścia Izraelitów przez Morze Czerwone. Niezwykła lokalizacja to Zatoka Akaba, fragment wody znany ze swoich imponujących cech. Jednym z najbardziej zdumiewających odkryć była głębokość Zatoki Akaba. Sięga ona około 1,5 km w najgłębszym miejscu. Dla porównania Empire State Building ma wysokość 444 metrów, wliczając antenę, co oznacza, że najgłębsze sekcje zatoki są trzykrotnie wyższe od tego ikonicznego drapacza chmur. Ogrom tej głębokości sugeruje, że ściany wody opisane w biblijnej relacji musiały być oszałamiająco wysokie, przewyższając każde współczesne budowle. Wyobraź sobie olbrzymie, kilkukilometrowe ściany wody flankujące Izraelitów podczas ich niebezpiecznej podróży. Te monumentalne ściany wody były tak ogromne, że Izraelici, prawdopodobnie czując się mali i bezsilni, ledwo mogli pojąć ich wielkość. Dodając do dramatyzmu sceny, Zatoka Akaba jest strategicznie położona wzdłuż starożytnych szlaków handlowych i od zawsze była kluczowym obszarem w regionalnej historii. Stanowi naturalną barierę między Półwyspem Synaj a Półwyspem Arabskim, co zwiększa strategiczne znaczenie przejścia. Przejście to było dodatkowo wzmocnione obecnością egipskich rydwanów w bliskim pościgu. Rydwany były zaawansowanymi pojazdami wojskowymi tamtych czasów, stanowiąc poważne zagrożenie. Doświadczenie Izraelitów, flankowanych przez kolosalne ściany wody, uciekających przed zbliżającą się armią, musiało być jednocześnie pełne podziwu i przerażenia. Biblia opowiada dramatyczny epizod, w którym potężny wiatr rozdzielił morze, tworząc ścieżkę przez wodę. To niezwykłe wydarzenie, często nazywane rozdzieleniem Morza Czerwonego, nie tylko wiązało się z podzieleniem wód, ale także narażało ludzi na intensywne, ciągłe podmuchy wiatru przez kilka godzin. Ten wiatr, opisany w niektórych relacjach jako wystarczająco silny, by wysuszyć dno morskie, dodawał elementu chaosu do ich ucieczki. Wyobraź sobie, że jesteś częścią społeczności, która przyzwyczaiła się do pewnego poziomu komfortu i stabilności w Egipcie z regularnymi posiłkami i przewidywalną rutyną, nagle prowadzona w nieznane przez jednego lidera, Mojżesza, bez jasnego planu ani gwarancji dotarcia do ziemi obiecanej. Ta sytuacja musiała być niesamowicie stresująca. Strach i wątpliwości ludzi były namacalne, zwłaszcza gdy wyrażali wolę pozostania w Egipcie niż stawić czoła surowej rzeczywistości pustyni. Dodatkowo poczucie beznadziejności potęgowało zbliżające się zagrożenie ze strony armii egipskiej. Egipcjanie byli znani ze swojej zaawansowanej technologii rydwanów, która pozwalała im podróżować szybciej niż większość innych armii tamtych czasów. Gdy Izraelici uciekali, egipskie rydwany zdolne do osiągania prędkości do 40 km na godzinę nieustannie ich ścigały. Mimo 10 dni marszu Izraelici wciąż byli w zasięgu swoich prześladowców, co potęgowało ich desperację i strach. W ich umysłach prawdopodobnie czuli się uwięzieni, bez możliwości ucieczki przed rydwanami armii egipskiej. Przesuwając uwagę i badając fascynujące pytanie, czy Zatoka Akaba rzeczywiście była miejscem biblijnego przejścia? A jeśli tak, to jak naukowcy doszli do tego wniosku?
Sama głębokość nie wystarczy, by dokładnie określić miejsce przejścia, ponieważ mogły istnieć inne obszary o podobnej głębokości. Zatoka Aqaba, położona na północnym krańcu Morza Czerwonego, była przedmiotem intensywnych badań. Niedawne badania wykorzystują zaawansowaną technologię podwodną, w tym mapowanie sonarowe i pojazdy podwodne, aby zbadać głębiny regionu i znaleźć wskazówki. Niektórzy badacze odkryli starożytne rafy koralowe i podwodne formacje lądowe, które pasują do opisów z tekstów historycznych. Dodatkowo artefakty takie jak koła rydwanów i ludzkie szczątki zostały odnalezione, dostarczając więcej kontekstu. Składając te znaleziska z relacjami historycznymi, naukowcy zbliżają się do zrozumienia, czy to faktycznie było miejsce przejścia. Połączenie dowodów archeologicznych i zaawansowanej technologii pomaga dostarczyć wyraźniejszy obraz, czyniąc to poszukiwanie nie tylko dążeniem do odkrycia prawdy historycznej, ale także ekscytującą podróżą w przeszłość. Historia przejścia przez Morze Czerwone rzeczywiście wywołuje wiele debat i łatwo zrozumieć dlaczego. Myśl, że ocean mógłby sam się rozstąpić, jest nadzwyczajna i stoi w sprzeczności z naszym obecnym zrozumieniem fizyki i geologii. Po pierwsze, nie istnieje żadna naukowa zasada ani teoria, która wspierałaby ideę, że ocean może rozstąpić się samodzielnie. Siły, które rządzą procesami fizycznymi Ziemi, takimi jak grawitacja i prądy oceaniczne, działałyby przeciwko takiemu scenariuszowi. Na przykład grawitacja, która jest fundamentalną siłą, ciągle przyciąga wszystko w kierunku środka Ziemi. Nie wyłącza się ona, ani nie staje się słabsza w jednym miejscu. Rozważając słynną biblijną historię rozstąpienia Morza Czerwonego, która często jest przywoływana w tych dyskusjach, gdyby Morze Czerwone rozstąpiło się, tworząc ścieżkę z wysokimi ścianami wody, siła zaangażowana w to wydarzenie byłaby ogromna. Według niektórych szacunków, wysokość tych ścian wodnych musiałaby wynosić ponad 30 metrów, aby pomieścić masę ludzi i zwierząt. Utrzymanie takiej struktury bez jej zawalenia się pod wpływem grawitacji byłoby monumentalnym wyzwaniem. Dodatkowo, zjawiska występujące w rzeczywistości, takie jak fale pływowe czy tsunami, mogłyby spowodować tymczasowe zalanie, ale nie stworzyłyby stabilnej, przejezdnej ścieżki przez ocean. Badania podobnych zjawisk pokazują, że podczas gdy duże fale lub aktywność sejsmiczna mogą powodować krótkotrwałe zmiany poziomu wody, nie tworzą one cudownych warunków opisanych w Biblii. Niektórzy sugerują, że takie wydarzenie można wyjaśnić działaniem boskiej lub nadprzyrodzonej siły, ale nie jest to coś, co naukowcy mogą zweryfikować poprzez dowody empiryczne. Na przykład współczesna nauka opiera się na powtarzalnych eksperymentach i obserwowalnych danych, a boska interwencja wykracza poza ten zakres. Dopóki nie zostaną znalezione konkretne dowody, idea, że ocean mógłby się rozstąpić, umożliwiając przejście milionom ludzi po suchym gruncie, pozostaje fascynującym, ale kontrowersyjnym tematem. Wielu archeologów i badaczy wierzy, że faraon, który panował podczas wyjścia, mógł nie zginąć pod wodami, jak opisano to w biblijnym przekazie. Zamiast tego proponują, że mógł on rządzić jeszcze przez kilka lat po uwolnieniu Izraelitów z egipskiej niewoli. Ta hipoteza opiera się na historycznych zapisach i inskrypcjach, które sugerują, że panowanie faraona mogło trwać dłużej niż wydarzenie wyjścia. Na przykład niektórzy badacze zwracają uwagę na brak jednoznacznych dowodów archeologicznych na masowe utopienie się armii faraona, co prowadzi do debat na temat historycznej dokładności biblijnej relacji. Sugeruje się również, że ciało faraona mogło zostać odzyskane lub że mógł on pozostać na lądzie, podczas gdy jego armia została schwytana w wodach. Aby rozwiązać te sprzeczne poglądy, naukowcy i historycy przeprowadzili obszerne badania, w tym podwodne wykopaliska i analizę starożytnych tekstów. Ich celem jest odkrycie większej ilości dowodów na temat wyjścia i jego historycznego kontekstu. Jednak zadanie to jest skomplikowane przez ogromne różnice między dzisiejszą zaawansowaną technologią a starożytnym światem. Znalezienie dokładnej ścieżki przez ocean, która mogła istnieć przez ponad 4000 lat, jest monumentalnym wyzwaniem dla naukowców badających Zatokę Aqaba. Wskazanie precyzyjnej lokalizacji przejścia przez Morze Czerwone jest kluczowe. Na szczęście starożytne teksty, takie jak te znalezione w Biblii, oferują niezwykle szczegółowe opisy miejsca przejścia.
Te opisy zawęziły poszukiwania do konkretnych obszarów wokół Egiptu, stanowiąc cenną wskazówkę. Zgodnie z tymi starożytnymi relacjami, przejście musiało mieć miejsce na rozległym zbiorniku wodnym o minimalnej głębokości 600 metrów. To wymóg głębokości jest znaczący, ponieważ pomaga wyeliminować mniejsze zbiorniki wodne, takie jak jeziora czy płytkie rzeki, które nie są wystarczająco głębokie. Zatoka Akaba, położona między Półwyspem Synaj a Arabią Saudyjską, doskonale spełnia to kryterium, osiągając głębokości ponad 550 metrów. Wcześniej badacze początkowo skupili się na Zatoce Słyskiej, innym potencjalnym miejscu przejścia, ale obszar ten okazał się niewłaściwym wyborem. Zatoka Słyska jest znacznie płytsza, z głębokością średnio wynoszącą około 270 metrów. Rozbieżność między głębokością wymaganą przez Pisma Święte, a rzeczywistą głębokością Zatoki Słyskiej doprowadziła do wniosku, że nie było to miejsce przejścia przez Morze Czerwone. Zatoka Akaba, położona w północno-wschodnim rogu Półwyspu Arabskiego, to uderzająca cecha geograficzna otoczona przez Egipt, Jordanię, Izrael i Arabię Saudyjską. Ten zbiornik wodny ma ogromne znaczenie historyczne i biblijne z powodu swoich powiązań z wydarzeniami opisanymi w Księdze Wyjścia. Co czyni Zatokę Akaba szczególnie intrygującą, to jej rola w biblijnej narracji o przejściu przez Morze Czerwone. Zatoka Akaba jest naturalnym przedłużeniem Morza Czerwonego, które od tysięcy lat było główną trasą morską. Biblijne opisy ucieczki Izraelitów z Egiptu opisują ich przejście przez duży zbiornik wodny, który według wielu uczonych mógł być Zatoką Akaba. Góra Synaj, położona po przeciwnej stronie Morza Czerwonego od Zatoki Akaba, jest tradycyjnie uznawana za miejsce, gdzie Mojżesz otrzymał 10 przykazań. Bliskość Zatoki do góry Synaj wspiera teorię, że to było miejsce przejścia przez Morze Czerwone. Ten obszar był punktem centralnym badań archeologicznych i historycznych, gdy uczeni szukają dowodów na poparcie biblijnej narracji. Dodatkowo Zatoka Akaba jest otoczona dramatycznymi formacjami geologicznymi. Jedną z tych formacji jest wąski wąwóz znany jako Picha Hirut, co tłumaczy się na otwarcie ust w języku hebrajskim. Ten wąwóz jest flankowany przez wysokie granitowe ściany, tworząc naturalny korytarz, który odpowiada biblijnemu opisowi wąskiej ścieżki. Biblia opisuje dramatyczną scenę, w której Izraelici spojrzeli za siebie i zobaczyli armię Faraona nadciągającą, a przed nimi rozpościerało się ogromne morze. To wskazuje na znaczące miejsce. Ten punkt odpowiada biblijnemu opisowi interwencji Boga, który miał zstąpić w postaci słupa obłoku, rzucając armię egipską w głęboką ciemność, podczas gdy Izraelici przekraczali Morze Czerwone. Wąwóz Picha Hirut jest kluczowy w tej narracji. Ten naturalny korytarz prowadzi do obszaru znanego jako Wadi Watir, który mógł być centralnym punktem, gdyby to miejsce faktycznie było miejscem wyjścia. Co niezwykłe, geografia tego regionu wciąż wspiera tę teorię. Przejście przez Morze Czerwone to jedno z najbardziej debatowanych wydarzeń w historii biblijnej, a ten konkretny wąwóz dobrze pasuje do fizycznego opisu zawartego w starożytnych tekstach. Jednak krajobraz dramatycznie się zmienił na przestrzeni wieków. Współczesna infrastruktura, w tym drogi i budynki, pokrywa teraz większość tego obszaru. Zatoka Akaba, kiedyś odległy i niezbadany odcinek wody, stała się ruchliwą międzynarodową trasą żeglugową. Dziś obsługuje znaczną część światowego handlu, w tym produkty z Morza Martwego. Co szczególnie fascynujące, to fakt, że pod tymi ruchliwymi wodami naukowcy odkryli dowody, które mogą potwierdzać biblijną relację o przejściu przez Morze Czerwone. Zatopione artefakty i szczątki znalezione w Zatoce Akaba sugerują starożytne wydarzenie, które pasuje do biblijnej narracji. Teraz, gdy udało im się zidentyfikować miejsce opisane w Biblii jako miejsce przejścia, a szczegóły tak dobrze się zgadzają, mogą z pewnością stwierdzić, że osiągnięto znaczący kamień milowy. Zbieżność dowodów nie tylko dodaje wiarygodności biblijnej relacji, ale także sugeruje, że historia może zawierać ziarno prawdy. Na przykład odkrycia archeologiczne w tym obszarze ujawniły pozostałości starożytnej infrastruktury, która mogłaby odpowiadać biblijnym opisom wydarzenia przejścia. Co więcej, trwające badania w regionie znanym jako Wadi Watir były szczególnie owocne. Podczas pory deszczowej obszar ten przekształca się w ogromny zbiornik wodny,
czasami do tego stopnia, że zalewa pobliską nowoczesną drogę, co pokazuje zmiany geograficzne na przestrzeni czasu. Tajemnica przejścia przez Morze Czerwone. Przez wieki opowieść o przejściu przez Morze Czerwone była relegowana do sfery mitów i legend. Sceptycy odrzucali ją jako zwykły folklor, podczas gdy wierzący trzymali się tej historii z niezachwianą wiarą. Jednak latem 2024 roku wszystko się zmieniło. Zespół nieustraszonych archeologów morskich pod przewodnictwem dr Eleny Martinez badał dno morskie w pobliżu Półwyspu Synaj. Ekspedycja była napędzana kuszącą wskazówką odkrytą w starożytnych manuskryptach, odniesieniem do rydwanów zagubionych pod falami. Pomimo lat poszukiwań nie odkryli dotąd niczego niezwykłego. Pewnego dusznego popołudnia, gdy okręt podwodny zespołu skanował dno oceanu, na sonarze pojawiła się seria niezwykłych kształtów. Serca bijące z podekscytowania zeszli głębiej. To, co zobaczyli, zaparło im dech w piersiach, rzędy kół rydwanów, doskonale zachowane, lśniące pod warstwami osadu. Wśród nich leżały ludzkie i końskie kości, przerażająco ciche świadectwa katastrofalnego wydarzenia. Doktor Martinez i jej zespół skrupulatnie wydobywali miejsce, odkrywając hieroglify, które opowiadały o wielkim wyjściu i cudownym rozdzieleniu morza. Koronnym odkryciem był złoty amulet z wyrytym imieniem Mojżesz. Media z całego świata zjechały na miejsce, a historia oczarowała miliony. Naukowcy, historycy i teologowie debatowali nad odkryciami, ale jedno było niezaprzeczalne. Dowody były przytłaczające. Przejście przez Morze Czerwone nie było już tylko opowieścią. Stało się wydarzeniem historycznym, wyrytym w głębinach oceanu. Odkrycie na nowo rozbudziło dyskusję na temat przecięcia się wiary i nauki, łącząc podziały i inspirując nowe badania starożytnej przeszłości. Gdy dr Martinez patrzyła na lśniące artefakty, nie mogła powstrzymać uczucia podziwu. Nie odkryli tylko reliktów, znaleźli część wspólnej historii ludzkości. Czy te odkrycia ostatecznie rozwikłają tajemnicę, jak doszło do tak monumentalnego wydarzenia? Podziel się swoimi myślami w sekcji komentarzy poniżej. W opowieści o wyjściu Biblia kładzie niezwykły nacisk na naród Izraela, czyniąc go centralną postacią całej narracji. Izrael, który ewoluował w nowoczesne państwo, znany dziś ludziom na całym świecie, jest przedstawiany jako bohater w wielu najbardziej zdumiewających opowieściach biblijnych. Te historie, obejmujące tysiące lat, są splecione w całej Biblii, ale najbardziej przekonujące relacje znajdują się w Księdze Wyjścia. Księga Wyjścia, której nazwa pochodzi od greckiego słowa oznaczającego wyjście, żywo opisuje dramatyczną podróż Izraelitów z Egiptu, gdzie przez pokolenia cierpieli jako niewolnicy do Kanaanu, ziemi obiecanej im przez Boga. Ta podróż nie tylko jest kluczowym wydarzeniem w historii biblijnej, ale także stanowi fundament wielu tradycji religijnych. Jednym z najbardziej niezwykłych wydarzeń opisanych w Księdze Wyjścia jest uwolnienie Izraelitów spod ucisku Faraona. Historia ta jest słynna dzięki 10 plagom, które Bóg zesłał na Egipt, aby przekonać Faraona do wypuszczenia Izraelitów. Plagi te obejmowały przemianę Nilu w krew, roje szarańczy oraz śmierć pierworodnych synów Egiptu. Dramatycznym momentem kulminacyjnym jest chwila, gdy Faraon w końcu pozwala Izraelitom odejść, tylko po to, by zmienić zdanie i ścigać ich swoją armią. Gdy Izraelici uciekali, dotarli do Morza Czerwonego i znaleźli się w pułapce, mając przed sobą morze, a za sobą nacierającą armię Faraona. Zgodnie z biblijną relacją, w tym momencie historia nabiera niewiarygodnego zwrotu. Biblia opisuje niezwykłe wydarzenie, w którym Morze Czerwone rozstąpiło się, umożliwiając dzieciom Izraela przejście po suchym gruncie, z wodami tworzącymi wysokie ściany po obu stronach. To wydarzenie, znane jako rozstąpienie Morza Czerwonego, jest centralnym punktem zarówno w tradycji żydowskiej, jak i chrześcijańskiej. Czas i rozmiar tego cudu są zdumiewające. Aby dodać dramatyzmu, Faraon i jego armia podążali za Izraelitami przez rozstąpione morze, jednak wody wróciły dokładnie w momencie, gdy Izraelici bezpiecznie przeszli, zalewając siły egipskie i uniemożliwiając im ucieczkę. Wyobraź sobie bycie jednym z Izraelitów, którzy byli świadkami tej niesamowitej sceny.
Pomyśl o tym, jak trudne byłoby wytłumaczenie, jak ogromna masa wody zdawała się mieć własną wolę, rozstępując się, by stworzyć suchą drogę dla około 2 milionów ludzi. Skala tego cudu jest oszałamiająca. Morze Czerwone, znane również jako Morze Trzcin, ma około 2250 km długości i różną głębokość. Biblia opisuje to wydarzenie tak, jakby cudownie rozstąpiło się, by umożliwić przejście całemu narodowi. To wydarzenie nie jest tylko niezwykłą historią, ale również ważnym elementem w zrozumieniu starożytnych wyobrażeń o boskiej interwencji i cudownych zdarzeniach. Archeologiczne i historyczne badania badały prawdopodobieństwo takich wydarzeń, eksplorując teorie od naturalnych zjawisk, takich jak fale pływowe czy silne wiatry, wspierające biblijną narrację. Pomimo tych badań, historia ta pozostaje głębokim symbolem wiary i boskiej mocy, przekazywana przez tysiące lat i nadal inspiruje do refleksji i debaty. To fascynujące, ale prawdziwe, że wiele osób uważa tę historię za całkowicie wiarygodną. Według Biblii to niezwykłe wydarzenie było zaaranżowane przez Boga, aby ukazać Jego ogromną moc wszystkim narodom świata, szczególnie poprzez lud Izraela. Uważa się, że to boskie działanie jest wyraźnym znakiem mocy i celu Boga, co wyjaśnia, dlaczego jest ono przyjmowane przez tak wielu. Niemal wszyscy, z wyjątkiem naukowców. Naukowcy jednak podchodzą do tego inaczej. Opierają swoje przekonania na dowodach empirycznych i logicznym rozumowaniu. Aby jakiekolwiek wydarzenie zostało uznane za prawdziwe w społeczności naukowej, musi być poparte solidnymi faktami i rygorystycznymi danymi. Na przykład wydarzenia historyczne są analizowane przez pryzmat znalezisk archeologicznych, udokumentowanych zapisów i fizycznych dowodów. W przeciwieństwie do tego religijne lub boskie wyjaśnienia, choć potężne i znaczące w kontekście kulturowym, nie zawsze współgrają z metodami naukowymi. Znanym przykładem tej napiętej relacji jest debata na temat cudów opisanych w różnych tekstach religijnych. Naukowcy szukają naturalnych wyjaśnień i obserwowalnych dowodów na te zdarzenia. Słynnym przypadkiem jest rozstąpienie Morza Czerwonego, opisane w Biblii, które niektórzy naukowcy próbowali wyjaśnić poprzez zjawiska naturalne, takie jak erupcje wulkaniczne czy silne wiatry. Jednak dopóki takie wydarzenia pozostają niewyjaśnione przez ustalone prawa naukowe, pozostają kontrowersyjne. Poszukiwanie zrozumienia trwa, a badacze zagłębiają się w starożytne teksty, przeprowadzają eksperymenty i analizują dane, aby zbliżyć się do połączenia historycznych relacji z naukowymi wyjaśnieniami. Dopóki nie zostaną znalezione solidne, wiarygodne dowody, historie, które wydają się przeczyć prawom nauki, będą nadal wzbudzać debatę i ciekawość.